Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku na temat naszych rzadkości z letniej aukcji 34, która odbędzie się już 25 do 29 czerwca, czyli tak dokładnie to będzie nasza pierwsza aukcja pięciodniowa, z czego się bardzo cieszymy i wybrałem na to kilka złotych rzadkości. Dzisiaj opowiem Wam o jednej z moich ulubionych monet z tej aukcji, czyli o szerokich dwudukatach z 1641 roku, moneta numer 515 tutaj na pierwszej sesji. Jest to Władysław IV Waza. Zaczynamy od 150 tysięcy złotych tą monetę. Jest to egzemplarz, który jest znany w nie więcej niż 2-3 egzemplarzach na rynku, więc ogromna rzadkość. Bardzo łatwa do pomylenia z donatywą, natomiast to nie jest donatywa. To miały być obiegowe dwudukaty. Dlaczego nie były? Za chwilę dowiecie się na indywidualnym tutaj pokazaniu monety na żywo i opowiedzeniu o niej trochę. Ja już tylko powiem, co literatura o niej mówi. Polecam po raz któryś na dzisiejszych filmach. Złoto czasów dynastii Wazów. Jarek Dudkowski, świętej pamięci, napisał najlepszą książkę na temat złota tutaj polskiego, czyli Wazów. Biblia dla każdego, kto zbiera złote monety. Najlepsza książka ze wszystkimi typami. Macie tutaj kilkaset stron, ponad 500. Naprawdę pięknego, numizmatycznego, informatycznego, jak to się mówi, mięsa z fotografiami, coś niesamowitego oraz z informacjami, w jakiej kolekcji było. Co mówią na temat naszych dwudukatówki? Jest to pozycja 301, strona 479, R7. Tylko Zamek Królewski w Warszawie oraz jedna osoba prywatna w zbiorze. Nikt inny nie posiada tej monety, czyli można powiedzieć, że jest to drugi znany egzemplarz na rynku. Ogromna rzadkość. Zobaczcie, jak na żywo prezentuje się ta moneta, coś niesamowitego, ponieważ bardzo lubię, kiedy monety mają tą czerwonawą patynę i są podkreślone właśnie tutaj detale poprzez tą niesamowitą wiekową patynę, ale to już Wam pokazuję na filmie indywidualnym. Do zobaczenia za chwilę. Jak widzicie, to są właśnie te dwudukatówki szerokie z 1641 roku. Przepiękny egzemplarz i właśnie to, co najbardziej lubię. Zwróćcie uwagę na tą pomarańczowo-czerwonawą patynę, która się ułożyła na tej monecie. Coś pięknego. Tutaj drobne ryski po lewej stronie przy portrecie króla. Ktoś coś kombinował, ale moneta wygląda znakomicie w rękach i zobaczcie, jakie to jest szerokie. Dwa dukaty u mnie na dwóch palcach. Naprawdę dość duża moneta, cieniutka i to był właśnie jeden z powodów, dlaczego nie trafił do obiegu, ale to za chwilę wszystko opowiem Wam dokładnie, natomiast chcę Wam jeszcze pokazać trochę stan zachowania. Władysław IV Waza, dwa dukaty z 1641 roku. My daliśmy rzadkość R7, R8, ponieważ jest tylko w jednej kolekcji prywatnej, więc śmiało można powiedzieć R7, R8. R7 uważam, że jest to za mało dla tak rzadkiej monety. Na awersie oczywiście popiersie króla Władysława IV w koronie w prawo. Bogato dekorowana zbroja, na piersi order złotego runa, w otoku oczywiście tytulatura królewska. Na rewersie wspaniałe tutaj dwa lwy podtrzymują tarczę miejską stojącą na kartuszu. Pod nogami inicjały GR, czyli Gerhard Rocz, data 1641 i moneta nowa Civitatis Gedanensis, czyli tu nie jest żadna donatywa. Nie mylcie tego z donatywami, ponieważ bardzo łatwo pomylić tą monetę z donatywą. To miały być zwykłe obiegowe dwudukatówki. Dlaczego nie zostały wprowadzone? Po prostu przez swoją szerokość, łatwą giętość i po prostu mylenie tych monet z innymi, więc posłuchajcie. Mennica Gdańska właśnie w latach 1640-1641 wykorzystała stemple półtalarów do bicia monet złotych. W 1641 roku stemplami półtalarów wybito właśnie wielodukatówki o nominałach 2, 3 i 4 dukaty. Czyli tutaj mamy stempel właśnie, który został wykorzystany do obiegowego dwudukatówki, którą trzymamy teraz w ręku, był stosowany do półtalarów. Rada Miasta nie zdecydowała się na bicie donatyw. Ta seria wielodukatówek miała być monetą obiegową, miała służyć celom handlu międzynarodowego. Jednak w 1642 roku w Mennicy Gdańsku wyszła kolejna seria wielodukatówek. Dopiero w 1645 roku ponownie powrócono do bicia donatyw w Gdańsku. Po raz pierwszy dwudukat pojawił się w 1858 roku w kolekcji Mathego w Gdańsku. Czyli zobaczcie, jak mało zachowało się tych monet i jak w handlu się nie przyjęły, że po prostu ulegały zniszczeniu. Giętkość po prostu złota, cienkość tutaj materiału, zobaczcie jaka cienka blacha, więc po prostu mogły bardzo łatwo niszczyć. Moneta jest znana jedynie w zbiorach Muzeum właśnie Zamku w Warszawie. Drukat z 1641 roku, nie posiadał go Czapski, czyli nie ma go w Krakowie w największej kolekcji złotych monet na rynku polskim i światowym. Nie był notowany także w wielkich zbiorach Potockiego ani Sobańskiego. Jest to drugi znany egzemplarz na rynku numizmatycznym. Bardzo ładne detale, drobne ryski w polu przy głowie króla, na rewersie i awersie wiekowa, właśnie ta kolorowa, pomarańczowa patyna. Ogromna rzadkość i jedyna szansa do uzupełnienia kolekcji o taki egzemplarz. Polecamy serdecznie, ponieważ jest to rzadkość. Tutaj właśnie Kopicki daje R8, Dudkowski w złocie wazów, tak jak powiedziałem, daje R7, Kaleniecki miał tylko 3 notowania i aktualnie są tylko 2 znane egzemplarze na rynku. Moneta ekstremalnie rzadka, w pięknej kondycji, oczywiście minimalnie gięta, ale to tylko dlatego, że po prostu ta moneta była za szeroka jak na tamte czasy, ale zwróćcie uwagę na włosy, jak pięknie się prezentują tutaj Władysławowi IV. Piękna moneta, ekstremalnie rzadka, brakująca w większości zbiorów złota polskiego, więc na pewno będzie ozdobą każdej kolekcji. Mam nadzieję, że podobał Wam się film na temat naszej dwudukatówki z 1641 roku, czyli już wiecie, że była to moneta obiegowa. Przepraszam, może porozmawiam tutaj. Jak już wiecie, była to moneta obiegowa, nie weszła do obiegu ze względu tutaj na to, że po prostu była za szeroka, była wypita stemplem pół talarów, zachowały się aktualnie tylko 2 egzemplarze, więc jest to, można powiedzieć, że jedna z unikalnych monet dostępnych na rynku. Serdecznie polecam, pozycja 515 na naszej aukcji letniej, na 34. Rzadkość R7, R8, katalogi podają R7 i Kopicki podaje R8, więc niesamowita rzadkość. Polecamy serdecznie tutaj do najlepszych kolekcji monet polskich i oczywiście światowych, ponieważ jest to na pewno ozdoba, ciekawostka, ze względu, że to jest moneta gdańska, nie jest to donatywa, tylko szerokie, obiegowe 2 dukaty. Licytacja już 25 do 29 czerwca na żywo na aukcjamonet.pl. Zapraszam Was serdecznie w imieniu całej naszej firmy i powodzenia i udanych zakupów. Gdybyście mieli oczywiście jakieś pytania, to piszcie do nas, dzwońcie. Firma jest normalnie otwarta w czasie aukcji, więc można też dzwonić, zadawać pytania. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Do zobaczenia i powodzenia.